Przepraszam, wniosek formalny, pani poseł Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska. Minuta, pani poseł, proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej chciałam zgłosić wniosek formalny o przerwę po to, by posłanki i posłowie mogli wsłuchać się w głos protestujących pielęgniarek i położnych, protestujących ratowników medycznych, wszystkich środowisk medycznych, którzy od wielu dni mówią: mamy dość. Którzy od wielu dni mówią: mamy dość przeciążenia pracą, niskich pensji, braku dialogu z ministrem zdrowia i ignorancji rządu. Posłowie PiS-u, Solidarnej Polski i Porozumienia Gowina, przed głosowaniem proszę, zwróćcie uwagę na protestujących medyków, którzy od ponad roku walczą na pierwszej linii frontu z pandemią ponad swoje siły, narażając swoje zdrowie i życie. Dziś w upale walczą o słuszne podwyżki, o godziwą płacę, walczą o lepsze warunki pracy. Dziś pielęgniarki, ratownicy medyczni pracują za 5 osób na kilku etatach, w stresie, w przeciążeniu, z narażeniem swojego zdrowia i życia. Wysoka Izbo, dziś połączone Sejmowe Komisji Zdrowia i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowały senacką poprawkę, która dotyczy zmian we współczynnikach. Pani poseł, bardzo dziękuję. Pójdźcie tą drogą. Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni liczą na was głos, liczą na wasze wsparcie. Pani poseł, wniosek formalny o przerwę. Głosujemy. Dziękuję pani bardzo. Ponieważ padł wniosek o przerwę, w związku z tym poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pani, panów posłów... Brawa już nie wystarczą. Jest...